Siemanko wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej z gry Spyro the Dragon z kolekcji Spyro Reignited Trilogy, jakkolwiek to brzmi, ale cóż, poprzednim razem udało nam się zaliczyć świat oświeconych na 100%, pokonując wszystkie te poziomiki, które teraz tu widzicie, i tak samo było z światem starożytnych Strażników Pokoju, przepraszam najmocniej, bo się przejęzyczyłem. Ponadto, jeszcze poznaliśmy fabułę tej gierki, no i dzisiaj, że tak powiem, skopiemy dupę temu oto światu, czyli świat numer 3 pod nazwą Świat Władających Magią. I jeszcze warte nadmienienia jest to, że pokonaliśmy bossów z poprzednich dwóch krain, jakimi był oczywiście Toasty i... I doktor Szemp. No, oczywiście, że tak. Ja sprawdzałem was, czy wy pamiętacie, bo ja oczywiście, że pamiętałem. Dobra, musiałem sobie przypomnieć, I guess. Poprzednim razem jeszcze udało nam się 100% ten świat oraz przejść poziom lotniczy. I dzisiaj zabieramy się za 100% pozostałych poziomów plus walki z bossem. No i między innymi dostaniemy się do następnego świata, do Beastmakers. Świata, który jest taki dosyć sobie. Ale okej. Okay. Czas na śnieżne grzbiety i w oryginale bodajże Alpine Ridge, i tutaj się powinna wam wyświetlić wersja, a raczej nazwa japońska tego oto poziomu, więc let's go! Ciekawostki, jeżeli chodzi o Alpine Ridge, są takie, że ta kraina jest rozpoznawana głównie dzięki swoim pomarańczowym bestiom, jak to powiedziała Spyrowa Wiki. Oraz muzyka z tego poziomu najprawdopodobniej jest wykorzystywana w poziomach Night Flight i Dreamweavers. I to są wszystkie ciekawostki o Alpine Ridge. Jeśli chodzi natomiast o moje wspomnienia z tym poziomem, są takie, że za dzieciaka bardzo lubiłem ten poziom i to był mój ulubiony poziom, ponieważ powody. Po prostu jakoś czułem taką sympatię do tego poziomu. Spójrzcie w ogóle na to, jak ta kraina pięknie wygląda. Jezus Maria, Jesus Christ, po prostu to jest coś bardzo pięknego. To jest coś, co po prostu powoduje u mnie, no nie wiem. Po prostu jest to piękne, no nie będę tego ukrywał. Ja jestem szczery i autentyczny w tym, co mówię. Zresztą w ogóle te odgłosy tych magików są świeże, takie au, au, au. To są ogólnie wspomnienia jeszcze z, mówię, oryginalnym Spyro. Ze Spyro 1. Ogólnie dlaczego, pewnie się zapytacie, nie przepadam tak bardzo za Beastmakers. Otóż powód mój jest taki, że Beastmakers ma jeden poziom, który jest takim, moim zdaniem, najbardziej gównianym poziomem z całej chyba Spyro 1, nie licząc Ice Cavern, który jest dla mnie takim nielubianym poziomem. Może nie gównianym, ale nielubianym. Treetops, właśnie mówię o tobie. I dzisiaj się niestety z nim zmierzymy. A najpierw uratujmy Zayna. O, Spyro! Chyba nie boisz się tych wielkich, hałaśliwych, koszmarnych bestii? Wiadomo! Wspaniale! Tak też myślałem. To dobrze, że tak też myślałeś, bo kurde, gdybyś tak nie myślał, no to byłoby trochę cienko z tobą, że tak powiem. Ale dobra! Dostaniemy się tam i 100%ujmy poziom, żeby nie było akcji, że będziemy musieli się wracać. Zresztą pamiętam też o tym, że przecież tutaj z Sparksem mogę... Ariuf! Dobra, nie będę tego mówił, ale to już było naprawdę przygięcie pały, co się stało. Ja chciałem tylko pokazać i zademonstrować, że przecież Sparks mi tu będzie pokazywał, ale nie! Ten ziomek musiał to wykorzystać przeciwko mnie. A idź, kurde, z tobą, cholero jedna. Zaraz właśnie cię potraktuję i będziesz, kurde, żałował swoich. No. Więc tam pal gumaka i leż se. O, to byłeś ty, faktycznie, to byłeś ty. Bo tamten mi dał ten, co jedynie... tamten mi dał, no, orba. Więc tamtego musiałem wcześniej skasować. Ech, jakbyście się pytali, co ciekawego u mnie, to wam powiem, szczerze powiedziawszy, że... Jest wszystko ok, tylko pogoda jest taka niemrawa, bo mamy dzisiaj 6 sierpnia, a dosłownie jest straszna burza, i to taka bardzo straszna. I mam momenty takie, że
Obawiam się, że może mi wywalić prąd, chociaż mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek jak wywali, no to... No, trochę będę zły. I nie wiem, dlaczego w ogóle chciałem polecić w tamtą stronę, więc... Wymierzmy sobie tutaj, w te oto miejsce skok i pokonajmy tego oto wielkiego potwora. Potwornego potwora. Więc... No właśnie. Przez chwilę miałem wątpliwości, że nie dolecę, bo Spyro czasami ma takie swoje odpały, że on nie doleci. O ty gnoju mały, ty tam zostałeś! Dlaczego go nie zebrałem? No, niestety musiałem to zrobić. Wybaczcie. Nareszcie mam go zdobytego i teraz... Orbami sobie uzupełnię życie, no bo oczywiście, że tak, bo tutaj te stworki nam dadzą już tylko orby. Co jest cool, oczywiście. Więc teraz pójdźmy sobie tutaj, bo jak widzicie, ta tutaj platforma się podnosi i opada. No między innymi przez tego magika. Bierzmy to też pod uwagę, dlatego że ci zieleni ziomkowie, po prostu ci magicy, oni będą podnosili takie obiekty i obniżali, więc musimy mieć i brać to pod uwagę. Musimy mieć na to uwagę i brać to pod uwagę, dlatego że praktycznie... No, może być tak, że on w najgorszym momencie dla nas podniesie platformę i nie dolecimy. Tak jak tutaj widzicie ten oto ziomek. Myśli, że on jest fajny, bo potrafi władać magią. I tak nie zdałeś egzaminów w Gryffindorze, więc pal gumę, ziomek. Ale dobra, uratujmy tego oto smoczka. Eldred! Dziękuję za uwolnienie mnie! O nie, to ten słynny thank you for releasing me. A tak na dobrą sprawę nawet nie zdążyłem się napić, kurde, coli. Bo sobie kupiłem taką bardzo fajną w małej butelce zimną kolę, która schłodzi mi gardło. To jest coś, co uwielbiam, mimo że pada deszcz i tak dalej, to uwierzcie mi, ja nie potrafię pić ciepłych napoi. Może coś jest ze mną nie tak, ale szczerze, jak dla mnie kola, czy nie wiem, nawet jakieś napoje alkoholowe. O alkoholach dyskutujemy w Spyro, ten let's play zmierza w bardzo złą stronę. Ale tak szczerze, serio, nie potrafię pić ciepłych napoi, autentycznie, jestem tak przyzwyczajony do zimnych, a generalnie powinno się pić ciepłe, bo ciepłe są dobre z tego, co wiem, na organizm, znaczy na pewno lepsze są niż zimne, I guess. Ale ja jestem przyzwyczajony do zimnych i będę pił zimne i szczerze nikt mi tego nie będzie zabraniał. 29 żyć, ładny wynik. Mi się wydaje, że ten poziom bardzo szybko przejdziemy. Tam pomimo paru faili to jest wszystko cacy. Dokładnie to dwóch faili. Ale warto mieć taką kartę pułapkę i powiedzieć, że haha, parę faili, żeby nie było, że coś przeoczyłem. Zresztą... Osobiście wydaje mi się, że Spyro w ogóle w remake'u szybciej zbiera te klejnoty niż w oryginale, że w sensie tak, nie wiem. No, tak mi się wydaje, mogę się mylić, znaczy wiadomo, że częstotliwość zbierania klejnotów jest raczej taka sama, bo no, co Spyro podchodzi, Spark zbiera, co nie? Albo na odwrót, że Spark, znaczy, że Spyro zbiera, a Spark co jedynie wskazuje. Ale no kurde, tak mi się jakoś wydaje, no nie wiem, mogę się mylić. Dobra. Xander! Ta Spyro! Jak tak dalej pójdzie, poznasz wszystkie sztuczki z naszej krainy! Szczerze? Mówię, świat władających magią, w sensie smoków władających magią, jest jednym z moich ulubionych światów. Naprawdę, bardzo lubię i szanuję ten świat. A teraz, let's go! Lecimy tutaj. Do tej oto dziupli. Bo tam jest ostatni smok, jak widzicie. Kelvin! Sam w domu. Pamiętaj, że ci niebiescy złodzieje kradną też jaja poza krainą władających magią. Bez obaw, zajmę się nimi. Znaleziono wszystkie smoki. Oh yeah! Umca. Ha. Dobrze, cieszę się z tego powodu. Dobra, a teraz tak szczerze to rozpalmy tutaj wszystkie te, bo... Tutaj będą klejnoty darmowe, a nie powiem, że nie, raczej chyba wszyscy chcemy zdobyć sobie klejnociki, żeby mieć 100%, bo robimy tę grę na 120%, ale 100%ujemy poziomy. Oh man.
Dobra, tu mamy zebrane i lećmy teraz ścigać gnojka z jajkiem, ponieważ on ma tutaj jajeczko, które bardzo chce zebrać. I przy okazji zniszczymy sobie tutaj skrzyneczki, bo why not? I mamy wszystkie klejnoty, teraz tylko jajko mi oddawaj, śmieciu jeden. Stój tutaj! Mam cię kurde na... Siedzę ci na ogonie! Chciałem to właściwie powiedzieć. Mam cię na oku też chciałem powiedzieć, ale to tak by zabrzmiało, jakby Spyro miał pociąg do chłopaków, a to szczerze... No, to troszeczkę odbiega od standardów normalnego let's playa, co nie? A few moments later. Jezus Maria, prawie było! 3 days later. Dobra, dorwałem go. Poziom ukończony w 100%, zarobiście! Yes, opuszczamy go. Oczywiście, że wychodzimy. Jakbyście słyszeli jakieś tam pierdzenie w tle, to sorry bardzo, ale no sąsiad u góry sobie wierci, bo postanowił sobie wybrać taką, a nie inną godzinę, ale mam nadzieję, że moc edytowania i poprawiania audio pozwoli mi na to, że tego nie będzie słychać, albo będzie to mało słyszalne. Dobra, mamy pierwszy poziom zaliczony, więc myślę, że teraz czas na High Caves, czyli drugi nasz poziom, który chyba jest z tego co wiem u góry. Mogę się mylić, aczkolwiek wydaje mi się, że na 100% jest u góry. Ta, to jest ten poziom, górskie pieczary. Oh man, wlatujemy tutaj. No i tutaj prawdopodobnie wam się wyświetli japońska nazwa poziomu High Caves. I ciekawostki o High Caves są takie, że imiona smoków Ajax i Cyrus, albo Cyrus, są prawdopodobnie nawiązane do postaci z filmu The Warriors z 1979 roku. Ponadto jest to pierwszy poziom, w którym Spyro znajduje się, znaczy znajduje dopalacz super ognia. Nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć, że Spyro znajduje się, skoro Spyro znajduje dopalacz ognia, albo raczej dopalacz super ognia, i że w wersji NTSC muzyka z tego poziomu nawiązuje do tej z Treetops. I zaczynamy sobie poziom. Szczerze ten soundtrack też bardzo lubię. W ogóle muzykę mam chyba w Reignited, nie ustawioną. Tak, Reignited. A czemu mam czasami wrażenie, jakby to był klasyczny soundtrack? To jest takie bardzo mylące. Ale tutaj mamy z tego co wiem do zebrania chyba 400 albo 500 klejnotów, coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam. Ale nazwa tego poziomu jest dosyć komiczna. Fairy Kiss. Boże święty. Aj, zginęło mi się, bo Sparksa nie miałem. Dobrze, zaczynamy poziom! Jej, tak trzymaj! Ej, przynajmniej ci ziomkowie nam dadzą orby, a to jest też dobre, I guess, bo sobie będziemy mogli tutaj, że tak powiem, uzupełnić żyćko, więc nie jest to nic złego. Jest to bardzo legit, jak Tomasz Legitny. I mamy pierwszego smoka, którego z chęcią uratujemy. Cyrus! Błagam, rozpraw się z tymi zielonymi druidami! Przestawiają wszystko, co mają w zasięgu wzroku! 40 smoków! Mamy już połowę smoków uratowanych! Oh man! Ładny wynik, naprawdę! A to jest dopiero druga sesja nagraniowa ze Spyro! Którą swoją drogą naprawdę, ej, powiem wam szczerze. Zostawanie samemu w domu daje swoje plusy, okej? Ale nie, tak jeżeli ma być całkiem szczery, to... Przyjemniej mi się prowadzi ten let's play niż mój let's play ze Spyro 1 na PS1, kiedy nagrywałem to te x lat temu. Tak szczerze, jeżeli mam być z wami całkowicie szczery. Nie wiem od czego, znaczy to, że to jest, wiecie, remake tej trylogii Spyro, to jest jedno, ale generalnie tak jakoś przyjemniej mi się prowadzi ten let's play. Może to też dlatego, że powiedzmy z nagrywaniem z tego roku na rok jest coraz to większe doświadczenie i wiem jak co po niektóre rzeczy komentować, a nie tak jak wtedy, gdzie byłem tak naprawdę zaczynającym gówniakiem. Znaczy no nie, no nie mówię tak na swój temat, ale wiecie, to takie podkreślenie bardzo. I tutaj muszę uważać właśnie na takie pająki, bo one są dosłownie bardzo przerażające.
Aczkolwiek muszę tutaj pokonywać również tych czarodziei, ponieważ oni będą blokowali nam tutaj drogę do wróżki, która całuje Spyro. I ta wróżka mi trochę przypomina Elzę, albo Elzo podobne coś. Wiecie, chodzi o postać z tej Elzy całej, z Krainy Lodu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i bardzo dobrze, jeszcze teraz weźmiemy sobie na nowo moc cmokania i skopiemy dupę tam na dole pająkom, ale to za chwilę. Najpierw uratujmy kolejnego smoka. Ajax! Przez KS! Nie znoszę tych robali. Gdy będę duży jak ty, całkiem je wytępię. Tymczasem pamiętaj, z turbonapędem jesteś niezniszczalny. Szczerze, bardzo lubię tutaj niektóre dialogi smoków i bardzo się cieszę, że niektórzy, nie wszyscy patrzą na Spyro tak z góry, że o Jezu, jaki ja jestem doświadczony, bo jestem starszy, a ty jesteś taki młody i tak dalej. Ja tego bardzo nie lubię, takiego patrzenia z góry, że o Jezu, jestem doświadczony, bo jestem starszy. Nie zapominajmy, że to, że jesteś starszy, to nie oznacza, że jesteś doświadczony, bo zważywszy na to, że młodsi mogą mieć większe doświadczenie niż ci starzy. I ja jestem też tego żywym przykładem, bo na przykład u mnie w pracy była taka akcja, że została zatrudniona taka babka jedna, która niby pracowała wcześniej w cateringu, a na dobrą sprawę ja, który rzadko kiedy robi tam kanapki, bo bardziej zajmuje się sokami, wiem więcej niż ona, na dobrą sprawę, co uświadcza i tak jakby potwierdza regułę, że no niestety to, że jesteś starszy, nie oznacza, że jesteś doświadczony. I tam na dół pójdziemy później, bo nie mam jeszcze tego super duper rozpędu, plus nie ma tam tej wróżki, która by pocałowała Spyro i wiecie, i Spyro by dostał, nie wiem, miałby motylki w brzuchu, więc idźmy sobie dalej. Oj, przepraszam, jeżeli usłyszeliście to, to bardzo serdecznie przepraszam, ale mi się odbiło. No wiecie jak to jest, po gazowanym zawsze się odbija. No po prostu taka to już niestety jest reguła. Ach, te soki, kurde, gazowane, a może nie soki, a napoje. Ach, te napoje gazowane. Tylko, kurde, po nich się byka i nic więcej. To jest takie straszne. Nie no, nie jest straszne, ale jest fajne. Miłe to jest odczucie, bo przynajmniej wtedy wiem, że no, że żołądek to potem strawi sobie. I nie, to jeszcze nie jest ostatni. To jeszcze nie jest ostatni poziom, gdzie zbieramy jajka, bo nie, aż następny poziom będzie już ostatnim poziomem, gdzie będziemy zbierali smocze jajka. I opuszczając tą krainę, już nie będziemy zbierać żadnych smoczych jaj, bo wszystkie będziemy mieli zebrane. I to jest fajne i mi się to podoba. Chociaż z drugiej strony szkoda, że nie zrobili trochę dłuższego wątku ze zbieraniem jaj, bo szczerze powiedziawszy uważam, że następne poziomy, pomimo że one są zrobione w taki, jaki są zrobiony sposób, to jednak one mają tak jakby ambicje na to, żeby... Znaczy, ogólnie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że szkoda, że twórcy tego nie przemyśleli w taki inny sposób, że hej, może tutaj dodamy te smocze jaja, bo to byłoby naprawdę okej. I tak, jeżeli ktokolwiek pomyślał, że ja celowo chcę popełnić, nie wiem, tutaj sepuk, że chcę, nie wiem, odlecieć i wiecie, no, zakończyć swój żywot, to nie. I tu mamy tutaj portal kończący poziom i smoka. Cedryk! Spróbuj połączyć turbonapęd ze skokiem i szybowaniem, by porządnie zbadać górskie pieczary. A, wszystkie smoki mamy już uratowane. Uhuhu, ładnie, postaraliśmy się tutaj ze Spyro. Piona Spyro, tak trzymaj. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jeszcze czeka nam tutaj tam dolecenie właśnie. Tam o, widzieliście to. Tam o, kurde. Gdzie ta jest wróżka, kurde? Gdzie ona jest, kiedy jest potrzebna? Cholera jedna. Dobra, i teraz tutaj musimy się dostać.
Powiem wam szczerze, gdyby nie to, że tutaj cię wróżki ratują, to miałem z tyłu głowy, że już od razu zginę. Sam mimo tego, że sam o tym mówiłem, że tutaj wróżki cię ratują, więc nie ma szans, żebyś, kurde, spadł na dół i no wiesz co zrobił. Ale dostać się tam faktycznie jest ciężej, więc jeszcze trochę popróbujemy.